Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony pan Szachuś. Moi drodzy widzowie, przedstawię dzisiaj kolejną partię, która była rozegrana w Mistrzostwach Rosji 2020. Partia pomiędzy Dubowem Daniłem a Siergiejem Kariakinem. Dubow Daniel, moi drodzy, był mistrzem świata w szachach szybkich. Jego chyba jeden z większych sukcesów. Z kolei Siergiej Kariakin, jako najmłodszy arcymistrz na świecie, nieprzerwanie dzierży ten tytuł. Zdobył go w wieku 12 lat, 9 miesięcy i iluś tam dni, dokładnie nie pamiętam, można sobie wygooglować. No, taka ciekawostka, też Siergiej Kariakin, moi drodzy, był wicemistrzem świata, więc nie byle jacy tutaj zawodnicy rozgrywają tą partię. Partia grana tempem klasycznym, także ciekawa, na pewno ciekawa. I przejdźmy do analizy. E4 ze strony Rosjanina, odpowiedź E5 ze strony Rosjanina, moi drodzy. Rosja to stan umysłu, no można tak powiedzieć. Szachiści nieprzeciętni w tym kraju grają w szachy. Naprawdę trzeba brać przykład, jak szachy są traktowane w Rosji, a są traktowane wspaniale. Zawodowcy na pewno mają dobrze. W każdym razie jedziemy dalej. Skoczek na F3. Tutaj białe atakują piona, to wszyscy wiemy. Skoczek C6, piona bronimy, to też wszyscy wiemy. Goniec na C4, wyprowadzamy normalnie figurę i goniec na C5. Powstała nam partia włoska, moi drodzy. No i tutaj C3 zagrywa Daniel Dubow. Jest to zawodnik też taki, który bardzo lubi komplikacje i nie unika ostrej gry. Nawet widziałem nieraz partię z mistrzem świata Magnusem Carlsenem, rozgrywał jak równy z równym i naprawdę sporo widzi ten chłopak na szachownicy, a ma w tym momencie 24 lata, więc to jest taki piękny, piękny wiek dla szachisty, szczególnie jak ma się 2700. Na pewno dużo widzi, jeszcze będzie się wiele lat rozwijał. Skoczek F6 zagrał Kariakin. No i moi drodzy, co się rzadko widuje, tutaj poszło D4. Rzadko się widuje w dzisiejszych czasach, bo większość zawodników wybiera taki spokojny ruch D3, żeby grać bardziej pozycyjnie. A tutaj Dubow zagrywa ostro, co mi się niezwykle podoba. Nie boi się grać normalnej partii włoskiej. Poszło bicie na D4. No dobra. Wszyscy dobrze wiemy, że tutaj taki ruch widywaliśmy w partiach klasycznych, czyli partiach, które rozegrane były 100 lat temu, powiedzmy. No, ale tutaj też taka ciekawa odpowiedź ze strony białych nastąpiła, mianowicie B4. Ruch wtrącony, atakujący gońca, goniec musi uciekać. Tak też się dzieje, goniec B6. No i teraz jak tutaj zareagować? No bo jak tutaj byśmy wybili na przykład na D4, to jest jakaś tam opcja skoczek B4, prawda? Tak to się narzuca. Ewentualnie tutaj jeszcze wisi pionek na E4, więc trzeba uważać, no jak zagrywają białe. Otóż jak białe grają dosyć agresywnie, no to trzeba próbować grać tak, powiedzmy, robić takie ruchy wtrącone. No i jest to ruch E5. Myślę, że większość z nas miała taki ruch w zamyśle. No, skoczek poruszył się na E4. Ok, skoczek do centrum. Zawsze tutaj przez D5 tego skoczka można wybronić. No i teraz goniec zagrywa na D5. Ciekawy właśnie ruch. Bardzo ciekawy ruch tutaj. Moi drodzy, powiem w ten sposób. Komputery oceniają to posunięcie jako złe. Przewaga tak minus 1 i 2, czyli na korzyść czarnych. Ale piękne to właśnie w szachach jest, że kompletnie tego nie widać. Nie ufam komputerom w tej pozycji. Po prostu nie ufam. To grają ludzie, to grają zawodowcy, którzy mają 2700. I tu gra białych mi się szalenie podoba. No bo po 7 ruchach, moi drodzy, po 8 ruchach, już komputer pokazuje dużą przewagę. Okej, maszyna liczy daleko, widzi jakieś tam obronę dla króla czarnego, tak? Liczy materiał. W porządku, niech sobie liczy. To grają ludzie i to mi się właśnie bardzo podoba. Będę tego zawodnika często oglądał. Mówię tutaj o Danilu Dubowie, bo gra bardzo agresywne szachy, bardzo mi się też to podoba. I tutaj poszło bicie, oczywiście poszło bicie. Dwa pionki mniej u białych. No i co robią białe w tym momencie? Zobaczcie, ten goniec D5 przede wszystkim przyblokował pionka na chwilę, a taki D5 ruch jest bardzo potrzebny czarnym, żeby oswobodzić gońca C8, wyprowadzić ostatnią figurę. Tutaj białe zagrywają bardzo fajne wtrącone posunięcie, mianowicie goniec na G5. Goniec na G5 jest niezwykle ciekawy, atakuje od razu hetmana. Można by było próbować zasłonić się F6, ale jest to wielce ryzykowne. Nie podoba mi się kompletnie, bo na przykład po wybiciu są opcje goniec H6, ten król jest bardzo odkryty, wolna linia się robi, niebezpieczne sprawy. Tutaj dlatego też
czarne zagrywają skoczek e7 i nadal komputer pokazuje dużą przewagę czarnych. Nie wierzę w takie rzeczy, moi drodzy. 100 razy bym to wolał grać białym kolorem, nawet w partii klasycznej, nawet z arcymistrzem. Tutaj jest potężna inicjatywa, nie widać tutaj tego, że czarne mają wygraną, powiedzmy, tak, przy takiej przewadze. No cóż, fajna, fajna gra ze strony białych, bardzo odważna zresztą. I teraz posunięcie pod tytułem Roszada. Okej, zobaczcie, wszystkie figury lekkie w grze, więc pora schować króla, tak też się dzieje. Nawet tutaj, zobaczcie, goniec stoi pod biciem. Aha, nie można bić, moi drodzy, jest związanie, więc to niestety nie działa. Ale po ruchu H6 widzimy, co kombinują czarne. Chcą tego gońca unieszkodliwić, żeby spróbować zbić tego gońca. No tutaj sobie z tym białe bardzo fajnie radzą. Mianowicie teraz nastąpiła roszada, zaraz do tego ruchu dojdziemy, ale co by było po G5? No właśnie, nad takim ruchem trzeba się oczywiście zastanowić. Teoretycznie ruch dobry dla czarnych. Tak liczy maszyna, ale nie liczą tak ludzie, gdyż taki ruch już odsłania mocno króla. Ciężko zagrać takie posunięcie na pozór. Goniec zagrałby na G3 i skoczek mógłby tego gońca tutaj zbić, hetman wybić. Zobaczmy, że pary gońców już u białych nie ma. Ten goniec białopolowy znika, bardzo silny zresztą goniec. Ocena komputera jest na dużą korzyść dla czarnych, ale nadal mi się ta pozycja białymi bardzo podoba. Zobaczcie, jak ta roszada jest tu rozwalona. Chociaż jeszcze roszady nie ma. Król w centrum też sobie może niezbyt dobrze radzić. Czy zagralibyście taki teraz ruch D6? Moi drodzy, zobaczcie, goniec podpiera, pionek podpiera, a okazuje się, że komputer mówi, mówi D6 czarnymi, żeby oswobodzić gońca. No cóż, komputer jedno, ludzie drugie. Cały czas powtarzam, piękna gra białych, mimo przewagi ze strony czarnych w ocenie silnika. Jedziemy dalej. Po ruchu goniec H4, czarne zrobiły roszadę. No i teraz wieża E1, spokojne, znowu posunięcie, przygotowujące, no wieże do gry, na pewno pionek broniony. Cały czas można, tutaj nie można, znowu niespodzianka, hetman D8. Hetman E8 zatem też zostało zagrane i goniec na B3, spokojnie, goniec ten ucieka. No i moi drodzy, wybieracie grać białym kolorem teraz, czy czarnym? Zobaczcie, te dwa pionki zginęły, C3 niby zaawansowane, ale przecież on nie dochodzi tutaj do przemiany na C1. Nie ma takiej opcji. A5. Zagrywa Karjakin. Próbuje szarpać coś po skrzydle, ale Dubow chwilę się zastanowił, tak pomyślał i zagrał niezwykle interesujące posunięcie, moi drodzy, wykorzystujące to tą linię, tą wieżę na E1. Poszukajmy tego ruchu, może znajdziecie. I uwaga, jest to posunięcie goniec F6. Piękne posunięcie, piękne zagranie. Co się dzieje po biciu na F6? Nie można tego bić, bo tu już jest masakra. E bije na F. I zobaczcie, wisi hetman. Tutaj tego skoczka zdejmujemy wieżą lub pionkiem. Wieżą lub pionkiem i jest po zabawie tak naprawdę. I tam hetmanem wystarczy dostać się do króla. Może na H6, może na G4. Któż to wie, partia jest totalnie wygrana dla białych w tym momencie. Nie można bić po prostu. Goniec F6 jest nietykalny. A4, no okej, okay. Chcemy gońca sprzątnąć. No i goniec grzecznie na C4 sobie zagrywa. I skoczek na G6. No dobrze. Jak kontynuować dalej grę? Otóż białe zagrywają hetman D3. No tak wszystko wygląda wzorowo, bo lekkie figury, roszada, ciężkie figury teraz idą do gry. Fajnie. I posunięcie D5 ze strony czarnych. Taki na pozór dziwny ruch, ale zobaczcie, że to posunięcie jest bardzo potrzebne, gdyż groziło takie zagranie hetman bije na G6 i nie można odbić, bo tu jest też związanie na króla. D5 jest bardzo przydatnym ruchem, niezwykle. Czarne muszą po prostu zwrócić troszkę materiału, żeby rozwinąć swoje figury. Tak też się dzieje. Tu na szczęście mamy białymi, na szczęście mamy bicie w przelocie. No ale Karjakin przygotował bardzo dobrą odpowiedź. Goniec na E6. No właśnie, czy ta odpowiedź jest dobra? Szukajmy, moi drodzy, odpowiedzi. Tutaj można byłoby próbować bić wieżą na E6, pionek wybić mógłby, D7, D8 z odbiciem materiału, ale tutaj Dubow postanowił zagrać niezwykle interesujący ruch, moi drodzy. Można sobie zatrzymać finik, bo bardzo trudne posunięcie. Uwaga, leci bomba.
Otóż hetman bije na g6. Niezwykle odważne posunięcie. Cóż za poświęcenie. Grozi mat na g6, więc no, wybić hetmana należy szybko. I wieża na e6. Tak, bijemy wieżą. Nie bijemy tego oczywiście gońcem z bezpośrednim atakiem, bo król ucieka i po zabawie. Trzeba zbić wieżą, atakując hetmana. I jest rentgen na króla. To jest niezwykle niebezpieczna sytuacja dla czarnych. Hetman f7. No grać w ten sposób trzeba. Tu jeżeli wieża zagra na e4 na przykład, no to też hetman mógłby zbić tego gońca, a potem wybić tutaj. I czarne się poniekąd ratują i pionów więcej troszeczkę zostaje. W tym momencie białe zbiły gońcem na c3. No pozbywają się tego pionka, a gońce pięknie przeszywają tutaj te diagonale. Zauważmy, że białe mają skoczka i gońca za hetmana. Trochę mało, ale pozycja wystarczająca. Niezwykle interesująca gra. Król h8. Wieża e4 z atakiem na hetmana. Hetman na f5 sobie zagrywa i wieża na e7 wraca. Nie można było od razu wieżą na e7, gdyż tutaj podwisał goniec. A teraz robi się młynek z tej strony na g7. No i wieża postanawia poświęcić się tutaj za gońca, za cenę tego, że będę bronił na g7. No, białe przyjmują jak najbardziej ofiarę. Jedna ciężka figura już mniej i pionek bije na c7. Ten pionek może zrobić karierę, gdyż tutaj jest wieża przywiązana do g7 cały czas. Zobaczcie, to wygląda niezwykle niebezpiecznie. Hetman c2. Jakieś ataki tutaj w obozie przeciwnika próbuje robić czarny i goniec grzecznie zagrywa na e5. Trzeba tak grać, kontrolować g7 i bronić na c7. Prosta sprawa, póki co. Goniec zbija na f2. Zauważcie, no tutaj się wszystko broni, nic się nie dzieje. Król h1, wieża bezpiecznie broni jedynki i goniec wraca z powrotem na g6, na b6, przepraszam. H3, taki lufcik się zawsze przyda. Moi drodzy, cechą dobrego szachisty, cechą arcymistrzów na takim poziomie jest przede wszystkim to, że oni w takich skomplikowanych pozycjach potrafią w pewnym momencie zagrywać takie spokojne ruchy typu H3. To jest niezwykle fajna umiejętność i bardzo przydatna, gdyż oni myślą o swoim królu, a taki H3 zawsze się przyda do tego, żeby uwolnić wieżę do jakichś tam ataków na przykład dalszych. Król H7 ze strony czarnych, wieża E1, no właśnie, wieża idzie do akcji. Tutaj nie można zbić na A2, pytanie dlaczego? Ten pionek przecież miałby szansę może promocji. Nie, 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 moi drodzy. Wieża G7 daje szacha i doprowadzamy tutaj sobie do hetmana pionka. Pionka do hetmana w tej kolejności. A3 ze strony czarnych, król H2, zobaczcie, spokojny ruch. G5, tutaj król próbuje robić sobie lufcik. Nic z tych rzeczy, gdyż jest skoczek na D4. Skoczek leci dalej do ataków, pomaga swoim figurom. Oczywiście tutaj jakby goniec zbił na D4, goniec zbija. Ze względu na zaawansowanego tego pionka i zdwojone wieże i bezpiecznego króla, partia jest totalnie wygrana dla białych. No cóż, bicie nie nastąpiło, tylko hetman zagrał na C4. To skoczek F5 przywalił w G7 jeszcze mocniej. Pionek, goniec i skoczek w G7 i wieża mocno uderzają. Tu będą działy się już konkretne rzeczy. Hetman zbił na B4. Cóż ma biedny hetman zrobić? I wieża na C1. No tutaj widzimy, że był atak. Wieża się przyda jak najbardziej do pomocy. Król G6 zostało zagrane i wieża G7. Proste uproszczenia, moi drodzy, proste uproszczenia. Konkretna gra, konkretne liczenie. Król wybił tutaj, no jakby wieża wybiła, no to cały czas mamy hetmana na C8, broniąc skoczka przy okazji. To jest też ważna sprawa, dokładnie trzeba to przeliczyć. Król wybił na F5 i wieża zbiła na G8 i goniec zbił na C7. Pionek już był mega zaawansowany, goniec zbił na C7. No cóż, jak ocenić tą pozycję? Chyba wszyscy widzą dokładnie, że dwie wieże i goniec to jest lepsza siła niż ten jeden hetman. Wprawdzie tutaj jest jeszcze jakaś opcja zdjęcia pionka i doprowadzenia, ale to się, moi drodzy, nie uda. To wszystko jest za wolne. Mimo wszystko czarne próbują hetman B2, ale mamy taki ruch fajny, wieża C5. Król E4. I ruch, po którym się czarne poddały. Spróbujcie znaleźć taką małą siatkę matową na króla. Dosyć prosta sprawa. Nie trzeba cały czas szachować króla, wystarczy go lekko odciąć. No i tak też się dzieje. Wieża D8, zobaczcie. Tu jest król piekielnie odcięty. Przed wieżą E5 nie ma obrony. Maty są praktycznie nieuniknione.
Goniec broni na e5. Tu już hetmanem zbić nie można. Moi drodzy, piękna pozycja, piękna partia dubowa, który zwyciężył w tej partii, jak widzimy. Niezwykle odważna gra w partii włoskiej. Rzadko spotykany widok, jak już wspominałem. Dziękuję Wam serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że każdy z nas coś z tej partii sobie tam dla siebie wyciągnął. Pozdrawiam, do zobaczenia, hej!